Ileż jest tego Majdanu? Anna Krzeptowska pobiera ekwipunek przed wyjazdem na zimową olimpiadę. Biegacze Zelek, Sobczak, Mateja. Nastrój przed wyprawą doskonały. Łyżwiarki Seroczyńska i Pilejczyk. Podobno w tej dyscyplinie możemy się spodziewać sukcesów. Włodzimierz Reczek udziela ostatniego błogosławieństwa na drogę. Nasza ekipa na olimpiadę zimową została poważnie osłabiona wypadkiem Hryniewieckiego. Jednakże dobry, systematyczny trening i niezła forma narciarzy pozwalają oczekiwać, że nie zajmiemy 50. miejsca. Czekamy na wieści o sukcesach. Spotkanie Legii z pięściarzami Kowna. Walka Mazurek-Tamulis. Polak po ciężkich dwóch rundach ledwo się kołacze po ringu, za to Litwin dokonuje cudów swą sławną lewą ręką. Sam Kolka, a także Stanisław Dygat i Gustaw Holubek sekundują swym faworytom. Ciągle ta lewa ręka. Nie ma już wątpliwości co do wyniku walki. Mazurek liczy na przetrzymanie, przewleka starcia. Nagle zwarcie! Litwin nie może ruszać ręką. To nie powierzchowna kontuzja. Ręka złamana. Tamulis mdleje na ringu. Jeszcze jeden przyczynek do toczącej się dyskusji o wadach i zaletach sportu pięściarskiego. Chyba dosyć wymowny. W półciężkiej Polak Rosław i Litwin Marauskas, brązowy medalista z Melbourne. W poprzedniej rundzie Polak leżał już na deskach do 8, ale sekundant nie chciał go poddać. Kontry Litwina trafiają jak worek i nokaut. Legia zremisowała mecz z Kownem, ale cena chyba była zbyt wysoka. Spotkanie hokejowe Polska-Anglia. Zawodowa drużyna Streatham oszczędzała się w pierwszej tercji, próbując jak ugryźć polską składankę. Dopiero w drugiej tercji Anglicy, grają w dresach z szerokim pasem, ruszyli na całego do szturmu. Podhalanie próbują przenieść pojedynek pod bramkę angielską. Nic z tego, krążek wraca do centrum. Znów galimatia pod bramką brytyjską. Ale celne strzały lecą nawet stąd pod naszą bramkę. Goście wpakowali nam aż 4 sztuki, a w trzeciej tercji dołożyli 5. gola. Ciężko się nasi napracowali, zanim zdobyli honorowy punkt. 5-1. Dobre i to, że nie do kółka.